Dzień dobry i pozdrawiam na kanale Azji. Dzisiaj odniosę się do tematu znowu Rado i Jarek.b. Gdyż chłopacy nie pokazali Wam papieru z aresztowania, a nadal twierdzą, że taki czyn się stał. Także to jest jedno duże kręcenie, bo jeżeli coś robisz i mówisz, że masz na to papier, to go wyciągnij i pokaż. Następnie obejrzałem Jarka Life'a. Nie całego, pierwsze 10-15 minut maks. Pierwsze kłamstewko. Yy, Jarek strasznie nerwowo dłoniami porusza, jak kłamie. To jest pierwsze. Także przyuważcie sobie, co, co robi. I mówiąc, że załatwił rado w pracy pracę w parku. To jest najśmieszniejsze, że ta praca jest dla Kancelu. I przy takiej pracy nie masz tylko jednego parku, bo miał zamykać te parki, sprzątać te parki i w ogóle, tak. Czyli ta praca w kancelu wymaga wszystkich dokumentów i sprawdzenia o niekaralność, bo pracujesz dla Kancelu, gdzie radził karalność w Anglii za małe złodziejstwa w sklepach, czyli shoplifting. To już by mu nie przeszło, to jest raz. Dwa, potrzebujesz insurance number, który upoważnia cię do jakiejkolwiek pracy, żebyś mógł sobie składki emerytalne odkładać i na szpitale, NHS i te wszystkie sprawy. Też nie posiada tego numeru. No i oczywiście, jak zwykle, paszport, czyli jakiś dowód tożsamości. Nie posiada. Także, panowie, jeżeli idziesz w zaparte, że załatwiłeś mu tą pracę, przyjacielu, ty jego, kochany, to pokaż na jakie konta wchodziły wypłaty, gdzie są payslipy, czyli payslipy to jest potwierdzenie przelanego przelanej wypłaty na konto, tak ile odprowadziłeś składek emerytalnych, ile podatku zapłaciłeś bo czegoś takiego nie posiadasz następnie mówiąc, że <gryw> Rado u mnie mieszkał Tydzień, dwa, może miesiąc. Sam ile nagrałeś filmików, w jakim odstępie czasu w tym domu, które później razem z Belindą kazaliśmy Wam usunąć, bo nie będziecie zarabiać na tym mieszkaniu ani na tym ogrodzie. A jeżeli chcesz, żeby Belinda się wypowiedziała w języku angielskim, co nie chcę jej mieszać w ten także ona podejrzewam, że Cię zniszczy do końca, bo dobrze wiesz, że przywoziłeś te browarki do domu i zioło. I. Lepiej wam się nagrywało, jak byliście na fasce. Także nie kłam o mnie, bo to nie przejdzie. Nie przejdzie, bo będę dowodami, ci rzucał w oczy, chłopie. Następnie, następny filmik, który wystawiliście, że nie będzie rado prał spraw rodzinnych. Tu już nie ma rodziny, tu już nie ma spraw rodzinnych. Pierwszy był jedynie rodzinny, że go wyrzuciłem z domu, spowodowany tym, że Rado sam zaczął razem z Tobą na Twoim kanale kłamać na mój temat. A że nie jest pijany na ulicy? No, raz mu się zdarzy, raz nie. Na pewno nie jest tak nawolony jak kiedyś, z czego jestem dumny, ale też wiem dlaczego. Schakowali Ci konto, nie jesteś w stanie mu dawać pieniędzy tak jak wcześniej mu dawałeś i pomagałeś mu. I tu Ci przyznam, pomagałeś mu, bo pomagałeś mu, oddawałeś mu połowę tego co zarabiałeś na tym YouTubie. Ale teraz, no przykro mi, ale nie zarabiacie. Ktoś ci po prostu koło dupy zrobił i ci schakował konto. Nie zarabiacie. Na tym nowym koncie też nie zarabiasz jeszcze. Życzę ci, żeby zarabiał, ale prawdą, a nie kłamstwem. Um, co tam jeszcze było u was? Panowie, panowie. No było, było, było troszkę tam. Ale ogólnie... A, dlaczego nie jest rado pijany na ulicy? Bo boi się kraść w sklepach, gdyż już ma kryminalną przeszłość za takie właśnie wybryczki, a teraz oczywiście Brexit. Do 31 grudnia raczej będą sprawdzać wszystkich, czy mają status osiedleńca, którego Rado nigdy nie dostanie, bo nie ma przepracowanych chwili w Anglii, a trzeba zrobić jakiś okres czasu na legalnej pracy. A z chwilą zatrzymania go za złodziejstwo, no to oczywiście policja zacznie się nimi interesować. I tyle będzie tego jego szomeństwa i kombinowania, że go po prostu powiozą do Polski. Także za bardzo się chłopak boi i nie trzepie sklepów. Po prostu żywi się na miejscach, jadłodajniach, co, co jest dobrym pomysłem, tak można się wyżywić na tym. Mieszka, próbuje, mieszka na ulicy nadal, próbuje jakiś tam hostel ogarnąć. Co mu życzę jak najbardziej, żeby to ogarnął, żeby wreszcie ogarnął jakąś pomoc medyczną. I Jarkowi po prostu Jarka proszę o to, żeby pomógł mu, skoro taki przyjaciel jest, ogarnąć mu tą całą resztę. Bo sam se chłop nie da rady co do biurowych spraw. Jego angielski jest na poziomie podstawowym, łamanym, komunikatywnym. Także, żeby się dogadał z czymś. Coś tam wyprodukuje z siebie, ale nic on po angielsku nie rozumie. I tu jest ten problem. Miał szansę, ta babcia, którą wyprowadzał dla niego, dla niej psa, no uczyła go. Babcia była kiedyś nauczycielką, teraz jest w podeszłym wieku, ale dalej dobrze kontaktuje, uczyła go. No ale Rado nie potrafił uszanować tego, że podjął się opieki nad tą babcią i poszedł w tany na trzy dni. Zostawił babcie bez papierosów. Bez jedzenia. Ja byłem chory w tym momencie, ale po dwóch dniach zadzwoniłem do babci. Czytałem się jak tam u babci. Okazało się, że właśnie babcia nic nie ma. Ubrałem się, poleciałem, załatwiłem wszystko i po prostu rado wypowiedziałem, żeby się już nie zbliżał tej kobiety. Bo jeżeli podejmujesz się opieki nad kimś, to trzymaj się tej opieki i opiekuj się tą osobą najbardziej jak potrafisz. A nie, że po prostu idziesz, chlejesz, w melanż walisz na trzy dni. Także no, następną rękę sobie ugryzł, albo most spalił, jak to nazywać. A naprawdę miał dobrych ludzi przy sobie. Ja tą babcią się opiekuję, co rano biegnę tam, przynajmniej godzinkę jej coś tam pomogę w życiu codziennym, bo babcia nie ma rodziny. No ale, co tu dużo mówić. Jak ktoś ma problemy z sobą, duże, i się skupia tylko na sobie i gwiazdożeniu, to tak bywa. Także dziękuję za oglądanie tego dzisiejszego drugiego odcinka, tak jak obiecałem. I teraz ja wracam do swojej pasji, czyli gotowania. Dzisiaj będzie lamkary, czyli kary z baraniny, do tego rice and Peas, czyli ryż z czerwoną fasolą. Bo trzeba mojej znajomej w domu ugotować jakieś jedzonko z jej korzeni, tak? Jamańskie jedzonko dzisiaj będzie. Także. Zapraszam serdecznie i smacznego!